kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Mr. Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3 Dziki Don. Lecimy teraz do Madame Iriny po miecz rekwizyt do planu Jastra. Dobrze cię widzieć. Dobrze się znacie z Dudu? Tak, chociaż właściwie nie dużo o sobie opowiadał. Przedtem chyba był kupcem? Dudu zawsze miał łeb do interesów, ale chyba był za uczciwy, żeby się dorobić w Nowigradzie. No właśnie, mówiłam mu, że choćby nie wiem ile razy skórę zmieniał, zawsze wyjdzie z niego poczciwiec. No coś w tym jest. To pewnie dlatego tak kiepsko się sprawdzał w roli krwawych tyranów i skrytobójców. Za to był niezłym zaufanym sługą albo duchem starego króla. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z twoich rekwizytów, miecz, którego używacie do scen walki. O, a po cóż ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale Jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki. Postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. Okej. Po zachodzie słońca spotka się z Jastrem pod domem z Scholastyki. Okej, ciekawe co tutaj będzie w ogóle zaplanowane. Jak to stąd wyjść? A, przez scenę, okej. Dobra. Lecimy tędy. Znowu wrzeszczą ludzie, nie wiadomo czemu. Ci ludzie czasami są naprawdę bardzo dziwni. O. Dobra, no to, no cóż, już podchodzimy, zaraz będziemy musieli troszkę przemedytować, no bo inaczej nie ma jak, po prostu. Więc po zachodzie słońca, to załóżmy, że o 20. Teraz nie mogę tego zrobić. Czemu? Mamy 20. No i się zaczyna nam przedstawienie. No, nareszcie jesteś. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuje ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. Jezu. Mówisz poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji, masz. I jeszcze maska. Załóż ją, żeby przypadkiem Scholastyka cię nie poznała. Ale... Nie ma czasu. Idzie Scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w Shaovi. Boże. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drży! Co? Białogłowo! Jesteś znana na łaskę księcia złodziei! Nie tak szybko! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel. Nie, tylko nie karmazynowy mściciel. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Boże. Broń się! Jest lepszy niż myślałem. Nie wiem, czy ja mam go trafić? Dalej, Jaskier! To znaczy nowym mścicielu! Nie chcę go skrzywdzić, ale Dodoka musiała spoczonać. Karmazynowy mściciel po raz kolejny triumfuje! Mój bohaterze!
Boże, nie jesteś ranny? Trafił mnie. Będzie kolejna blizna do kolekcji. Jezu Chryste. Opatrzę cię. Jaskier, ty to jesteś... Wynoś się stąd, wstrętny oprychu, bo karmazynowy mściciel porachuje ci kości. O Boże. A co to takiego? Ale to było głupie. Mój Boże, Jaskier. Ty to zawsze coś wymyślisz. Widzicie w ogóle, jakie plany Jaskra są po prostu... Nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem naprawdę, jak to skomentować. Ale wsad był dokładnie taki sam, świetnie go przedstawili. Wow. A tu znowu ci są. To dlatego oni krzyczą, bo to są ludzie z Krugiera Juniora. Niesamowite po prostu. Dobra, lećmy do Shawi, rozmarynuj, poczekajmy do rana na Jaskra, bo Jaskier oczywiście poza pożyczką pewnie sobie poużywa swojej nowej przyjaciółki, a czyli nowej, starej przyjaciółki. No i dobra, tutaj i sobie, nie wiem, z Zoltanem można było, ale w sumie nie ma o czym. Do rana poczekajmy. Medytacją. No i się triggeruje nam jakaś scenka? Nie, już myślałem. Już remont się tutaj robi? To jest jakaś pomyłka, jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. No. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma, albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuje nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? Będę mógł wybrać? A co mamy do wyboru? Mistrz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Nie wiem, co jest buduar. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać, choć podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie. Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Do kabaret... Nie, co to jest ten buduar? Co to może być buduar? Ale dobra, jak to kabaret, to nie będą teatralne dekoracje. Oboje jesteście artystami scenicznymi, a kabaret to forma teatru, więc niech i wnętrze będzie urządzone w tym stylu. No i bardzo dobrze. Nareszcie! Panowie, koniec fajrantu! Do roboty! No, no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. No. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Oj tak. Ale... Mówimy o tym samym Jaskrze? Tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowy Nowigradu? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do Poli, naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Może tam pójdźmy. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kabałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. Poli. Dobra, idziemy do Poli. Znaleźć Jaskra. Jest to całkiem niedaleko, więc... Więc czemu mielibyśmy się tam nie przejść? A znając Jaskra, naprawdę mógł się wpakować w coś niefajnego. To jest po prostu Jaskier. Zobaczmy więc, co i jak. Witaj. Okej, to jest gdzieś tutaj. Możemy zajść od razu Kowala. To Jaskier już puka. A gdzie jest Kowal? No dobrze. To jest zamknięte. Nie widzę szukania wejść. To już chyba mówiłem, prawda?
A to jest pierogarnia tego. To jest pierogarnia Hattoriego. Dobra, to zaraz. O. Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? To jest dobre pytanie, Jastier. To jest naprawdę dobre pytanie. Nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj. Może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. Skąd wiesz? Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No przecież nie współpracujemy od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym. No jasne. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w Szałwi i Rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z twoich... Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. O. Chyba, że chodzi o Priscillę. Priscilla, według twojej relacji, zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. Dobra, znajdźmy ten klucz. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Kiedy ostatni raz moisz włosy? Tutaj jest jakaś cegła poluzowana chyba. Cholera, gdzie to było? Tu go nie ma. A nie pamiętasz, gdzie był klucz? Dobra. Jest i klucz. Dobra, ale możesz wstać już, Geralt. Dziękuję. Zapalmy. Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona! Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd, albo skoję ci gębę. Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Czy ty mnie obraziłeś? Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chce, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze. I sława. Bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. No, zgódź się. No, skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w Szałwi, Poli. Jasne, jak ty załatwił z klasą. To ja lecę. Dogonię cię. Myślałem, że będzie gorzej. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To ciekawe. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył.
Okej. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz, portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecisty? To stary znajomy, akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi. Bo Priscilla zmyje mi głowę. Naprawdę? Pójdziesz? Pójdę. Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Okej. My musimy ciągle 20 level nabić, bo niestety zwaliłem trochę sprawę z tym rysunkiem szkoły kota. Ale no cóż. Ogólnie teraz kupców musimy szukać mapy na rysunek szkoły wilka. Nie wiem, co on daje, ale szkoła wilka to jest nasza szkoła, więc warto by było się dowiedzieć po prostu. Wow. Dziwne coś. Widzieliście to? Tak rozmazane jak ten był. Masakra. Dobra, on mieszka gdzieś tutaj, ten Latrek. Powiedziałem, że jemu też trzeba coś pomóc. Ale zobaczymy. Czekajcie, tu jest kupiec, może najpierw do kupca zajdźmy. Zaraz do Latreka wrócimy. Ten widać? O, i tam jakąś misję mam chyba. Korony sam. Pokaż mi swoje towary. Nie ma żadnego tego. Ale w ogóle ogłoszenie on sprzedaje, co on jest jakiś chory. Ale nie, może my to mu sprzedawaliśmy kiedyś. Czekajcie, może... nie, nie sprzedaję mu mieczy, bo u niego będzie za tanio. Zagrajmy z nim gwinta. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię. Jak wam się podała gwinta, cały czas będziemy sobie grać. Nie wiem, czy często, ale no cały czas na pewno. Potwory. Może więcej czasu kręcę obrazu wziąć, bo na pewno się tutaj przyda. Więc na pewno wywalimy stąd... Co możemy wywalić? Nie wiem, ruch dowódcy się może przydać. Okej, jakoś to będzie, mam nadzieję. Pytanie, czy on będzie miał karty potworów takie, które się rozmnażają jakby, że po parę wyskakuje potworów, czy właśnie takie pojedyncze. Jak pojedyncze, to jeszcze jakoś damy radę. Kajran. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie ma pożogi. Ale chyba nie ma. Albo pająk. Czy opłaca mi się jeszcze jakieś karty rzucać? No jeszcze by się coś przydało. Chociażbym musiał rzucić aż dwie... Nie, dobra, spasujmy. Talia potwora jest strasznie wredna. Ciekawe, co mu zostanie, byle nie Kajran. Manecin... Zabrał krabopająka. Co mu zostanie na tego, bo... Aha, dobra, krabopająk jeden, dobra, spoko. A, spasował, dobra, no to walimy Wesemira samego. Jestem ciekaw, przybliż. Ach, miło rzucić wreszcie ci zaplęcie, okej. Okay. Chciałem zobaczyć, co było napisane u niej. Geralt. Gerwant, jak mawiają w niektórych miejscach. Katakan. O cholera, ale to nasrało. Najgorsze teraz, jakbyśmy użyli, to byśmy tylko Katakana zniszczyli. Więc może jeszcze chwilę poczekajmy. O, będziemy mogli wiedźmy zniszczyć. Ale będzie miał jeszcze jakby podwojenie chyba siły. Ach, cholera, rozwali nas. Chyba, że nie miał już żadnej karty, ale on chyba ma jeszcze wzmocnienie. W sensie ten ruch dowódcy jakby, jako pasywka. A, dobra. Rozwalił nas jakiś obwieś. No trudno, dobra. Idźmy do Latreka i zobaczmy jeszcze, co tutaj chciał od nas ktoś. O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Okej. Jednak się chyba wykrwawi.
Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Okej. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Dobra, represje. Nie widzę nigdzie żadnego śladu, jednak. To jest dosyć dziwne. Gdzieś tutaj powinna być ta smrodowstążka, że tak powiem. O, jest. Odciski butów uwalanych szlamem z kanałów. Dobra, zobaczymy. On za mną idzie, ten typek. Co tu się krew stało? Świeża. Deszcz, lubię deszcz. Okej. Okay. Zlitujcie się, panie, chore dziecko mam. I to nie jedno. Tu kolejny ślad. Tu kolejny, że tak powiem, zapach. Ślad. Zapach. No i gdzie nas to doprowadzi? Czy to nie jest jakaś pułapka przypadkiem? W dziwne miejsce idziemy, naprawdę. O, jest i nasz dobrodziej. Jak to? Mamy cię, skurwysynu. 5 pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźmak, bierz kasę i spływaj. No teraz pytanie, co robić? To jest strażnik świątynny, więc... Co by zrobił Geralt? To ciężko mu powiedzieć, naprawdę. Dobra, róbcie co chcecie. Róbcie co chcecie. To jest trochę mało w wiedźmistrzie. Wydaje mi się. Ale niech sobie... Niech sobie go skończył. A my bierzemy misję... Kabaret i idziemy plakaty obczaić. Leje i leje. Całe szczęście daleko nie odbiegliśmy, więc będziemy mogli szybko wrócić do Latreka. No jestem bardzo ciekaw, jak z tymi plakatami będzie. No jeszcze tutaj mam płatnerza, to możemy też wstąpić. Mamy płatnerza, czy nie mamy? A to jest tylko stół płatnerski. Dobra, no to nie. No nie interesuje nas to w sumie za bardzo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, Latrek, Latrek. To on? Aha. Szukam niejakiego Latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie pozwolę go odrać. Nie okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred. Fred, kurwa. Pożałujesz. Kończmy. Jezus, nie lubię na dwóch się bić. No ale ten Fred to... Duży straszliwie jest. Dobra, mamy jednego, to już damy sobie radę. Dobra. Czego kurwa chcesz? Wynosić się stąd. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudu. Wegelbudzi to chyba tam, gdzie był bal. No widzisz, że można tak było od razu. Tak, to jest ta rezydencja, o której myślę? Oczywiście, że to jest ta. O Boż. To się trochę komplikuje. Nie za mocno, ale jednak trochę. Musimy teraz dojść do jakiejś... A, no na rynku już jesteśmy prawie, no tak. Do jakiejś dość znacznika szybkiej podróży, no bo to jednak spory kawałek. Słuchajcie, to jest kupiec. Aha, tu... Ale nie, to przy Wivaldim jeszcze był kupiec chyba. Nie, nie był. Coś mi się pomieszało, ale tutaj gdzieś był z kolei płatny szabokowal. O ile dobrze pamiętam.
Źle pamiętam, okej, wszystko jasne. Nie no, pojawisz teraz, ale chamstwo. Pokaż mi swoje towary. Możemy mu posprzedawać jakieś spodnie i tak dalej. Rękawice myśliwskie. Spodnie zabójcy. To właściwie tyle. To możemy wziąć, bo to może być coś, co nas naprowadzi na rynsztunek Szkoły Wilka. Wiedźmińskie zapiski jakieś. Aha, to jest ten manuskrypt jakby, a tutaj... Jest. Poszukiwania rynsztunku Szkoły Wilka. Zacznijmy na który poziom? Na 14. Kaer Morhen? No to na razie tam nie możemy chyba nawet dotrzeć, o ile się nie mylę. No ale to później sobie załatwimy to. No czekajcie, Kaer Morhen gdzie jest? Jak na pierwszy rzut oka. Nawet nie widać to na mapie, chwila, mapa świata. Jak to się robiło jakby... Mapa świata, o właśnie. No widzicie, tu jest Kaer Morhen. Otwórz mapę regionu. Czyli nie ma tu nawet żadnego znacznika jeszcze. Tutaj jest dopływanie, ale tu spory teren jest całkiem, wow. To jest nasza warownia oczywiście. Od jakby ten obszar kojarzymy z Wiedźmina pierwszego i z opowiadań. Boże, nie z opowiadań, tylko z tych misji dodatkowych. To jest ta rzeka, którą w Wiedźmie pierwszym tam ciągnęli Geralta na samym początku w prologu na wozie, te sprawy. Dobra, tu jest gdzieś kupiec. Pozdrawiam. Pokaż mi swoje towary. Pokaż. Możemy prosząc cię spiritu trochę kupić. Może nie aż tyle, ale no tak za 500. Mamy strasznie dużo kasy. Znaczy może nie strasznie dużo, ale no sporo. Dobra, jest tutaj szybka podróż. Z niej oczywiście skorzystamy. I musimy się dostać tutaj. No i myślę, że z te plakaty załatwimy, wrócimy do Jaskra i skończymy od siebie, za czym jeszcze jak dużo to zajmie. Nie wiem, czy nie trzeba tutaj uczestniczyć w jakichś wyścigach konnych właśnie. No, chyba trzeba będzie. Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przysyła mnie Jaskier. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Okej. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Okej. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję, czyli my będziemy musieli się ścigać do końca życia będę do niego uwiązany. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Najlepszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Okej, wyścigi, fajna sprawa jak najbardziej. Znaczy, frajer nas na samym początku przegonił. O Jezus, myślałem, że już sobie przesrę cały wyścig, ale całe szczęście jakoś to idzie. Płotka wytrzymała na tym siodle, które wygraliśmy też w wyścigach konnych. No jest całkiem spoko, myślę. Nie wiem, jak oni daleko za nami są, ale trzeba troszkę przytrzymać. Dobra, to już nam do końca wystarczy, myślę. Ta wytrzymałość. Mam nadzieję, tak przynajmniej. Ale teraz nam bardzo wolno spada.
No i wygraliśmy. Wolniej. Wolniej. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech okay. będzie. Do zobaczenia. No dobra, w tym momencie kończymy odcinek, nawet nie gdy już wracam chyba do Jaskra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. I to jeszcze mamy jakąś misję, to proszę wyżej. Mistrzostwie siodło, ale my chyba mamy lepsze, czy nie? Gdzie jest to siodło? 35 wytrzymałość, mam 50. Wyśmienite, wyścigowe siodło. Okej, okay, zobaczmy, co to jest na górze. Aha. Dobra, no to będzie można tutaj się pościgać w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bywajcie. Zapachniało powiele jesieni. Z wiatrem zimnym uleciał.